Jak w praktyce może wyglądać niepodległe państwo palestyńskie? Co oznacza koniec kadencji prezydenckiej Wołodymyra Zełenskiego? Po co brytyjskim konserwatystom wcześniejsze wybory i wyścig o to, kto pierwszy skomercjalizuje kosmos? Zapraszam na Świat od Zera, przegląd najważniejszych i najciekawszych wydarzeń na świecie. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Rozwiązanie dwupaństwowe. Pewnie słyszeliście to określenie nieraz w kontekście konfliktu Izraela z Hamasem, no bo to określenie padało z ust i polityków europejskich, i polityków amerykańskich, a zakłada ono, że obok państwa Izrael istniałoby państwo uznawane na arenie międzynarodowej niepodległe państwo palestyńskie. Czy jesteśmy bliżej zrealizowania tego scenariusza? Norwegia, Irlandia i Hiszpania. Te państwa ogłosiły formalne uznanie niepodległości państwa palestyńskiego. Ogłosiły to w środę 22 maja, a formalności ma się stać zadość 28 maja. No i jakby na to nie patrzeć, jest to konsekwencja działań Izraela w Strefie Gazy i tego, że walka Izraela z Hamasem oznacza to, że giną dziesiątki tysięcy cywilów. Hiszpania aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. I warto tutaj od razu powiedzieć, że to nie są jedyne trzy państwa, które uznają niepodległość państwa palestyńskiego. W Polsce także mamy ambasadora Palestyny. No i ta dyskusja na temat utworzenia dwóch państw, państwa palestyńskiego obok Izraela, toczy się wcale nie od 7 października zeszłego roku, tylko dużo, dużo dłużej. Bo porozumienie z Oslo z 1993 roku zakładało stworzenie autonomii palestyńskiej. Było to pierwsze porozumienie pokojowe między Palestyńczykami a Izraelem. Ale nie udało się go w pełni zrealizować. Teoretycznie jest 140 kilka tych państw, które państwowość Palestyny uznało. Większość z tych państw, na przykład Polska, wtedy jeszcze Polska Ludowa, uznała tą państwowość w 1988 roku, po tym, kiedy Organizacja Wyzwolenia Palestyny w Algierze przyjęła taką deklarację ogłaszającą tak naprawdę niepodległość Palestyny. I wtedy to były takie deklaracje bardzo ogólne, jeszcze nie powiązane w ogóle z procesem pokojowym i z jakimiś takimi realnymi działaniami, które miałyby na celu ustanowienie państwa palestyńskiego w jakichkolwiek granicach. W 1993 roku podpisano porozumienia z Oslo, które miały doprowadzić w ciągu kilku lat, bodajże pięciu, właśnie do powstania takiej sytuacji dwupaństwowej. Izrael zaczął wycofywać się z terytoriów palestyńskich, przekazywać je władzy palestyńskiej, właśnie temu zalążkowi rządu palestyńskiego. I ten proces pokojowy trwał przez te kilka lata, natomiast nie doprowadził do ani ogłoszenia faktycznie państwowości i niepodległości przez państwo palestyńskie, ani do faktycznego powstania tego państwa ze względu na bardzo dużą opozycję wobec procesu pokojowego, przede wszystkim po stronie palestyńskiej, opozycję, która przeprowadzała bardzo krwawe zamachy na Izraelczyków żyjących na terytorium właściwego Izraela, niekoniecznie na osadników żydowskich na terytoriach palestyńskich, tylko właśnie na ludność mieszkającą w miastach, które tak czy inaczej izraelskie zostaną. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, kiedy ogłaszał uznanie niepodległości Palestyny, stwierdził, że premier Izraela Benjamin Netanyahu nie ma żadnego projektu, żadnego planu pokojowego dla Palestyny. Ale nawet jeżeli uznamy, że uznanie niepodległości tych ziem, uznanie ich za niezależne, oddzielne państwo, to jest jakiś plan dla Palestyńczyków, no to jednak od pomysłu, od planu, od formalnego uznania Palestyny do rzeczywistego stworzenia państwa, które będzie działało, funkcjonowało w praktyce, jest jeszcze długa droga, no bo mamy tutaj dwa terytoria palestyńskie. Jedno to jest
rządzona, administrowana przez Hamas, czyli przez organizację terrorystyczną, Strefa Gazy, a drugie terytorium to jest zachodni brzeg Jordanu, który jest rządzony, administrowany przez dużo bardziej umiarkowany Fatah, a w dodatku jest jeszcze podzielony żydowskimi osiedlami. Nie jest to jednorodne terytorium, jest po prostu poprzedzielane. A odpowiedzi na pytanie, jak te terytoria w tej chwili połączyć, jak sprawić, żeby one miały jedną administrację, która w dodatku nie składałaby się z członków ugrupowania terrorystycznego, na te pytania odpowiedzi nie ma. W teorii Norwegowie proponują, żeby państwo palestyńskie zostało uznane w swoich granicach z 1967 roku, ale jeżeli pokażemy państwu mapę, jak wyglądał ten obszar i jakie terytoria Palestyńczycy kontrolowali w 1967 roku i jakie terytoria kontrolował wtedy Izrael i popatrzymy na mapę dzisiejszą, jak to dzisiaj wygląda, o ile więcej terytoriów kontroluje w tej chwili Izrael, no to wydaje się to mało realistyczne, żeby ten stan z 1967 roku po prostu od tak przywrócić. W tej chwili mamy władzę palestyńską, która rządzi zachodnim brzegiem Jordanu. Wcześniej rządziła również Strefą Gazy, do czasu, kiedy Strefę Gazy przejął Hamas. Jest to taki zalążek, taka namiastka faktycznego rządu palestyńskiego przyszłego, aczkolwiek no, namiastka bardzo niedemokratyczna, bardzo skorumpowana, bardzo nieefektywna, która no jednakże można powiedzieć, że 90-kilkoma procentami ludności palestyńskiej na zachodnim brzegu faktycznie zarządza tymi wszystkimi ośrodkami takimi miejskimi, gdzie ta ludność mieszka. Palestyna w tej chwili nie spełnia tych kluczowych warunków, które pozwalałyby ją za faktycznie istniejące państwo uznać. Tak? Nie ma określonego terytorium, nie ma do końca określonej ludności zamieszkującej to terytorium, nie ma władzy, która by efektywnie rządziła na tym terytorium i nad tą ludnością. Jednej władzy, która miałaby monopol na siłę. Ciężko mówić o spełnianiu przez Palestynę warunków wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych. Izrael oczywiście uznał, że działania władz Norwegii, Irlandii i Hiszpanii nie ułatwiają sytuacji, nie ułatwiają negocjacji z Hamasem, ale jeszcze większe wzburzenie w rządzie izraelskim wywołała propozycja prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, który wystąpił o wydanie nakazu aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu i ministra obrony Izraela Joava Galanta za domniemane zbrodnie wojenne w Strefie Gazy. Karim Khan zarzucił premierowi i ministrowi obrony Izraela to, że na przykład wykorzystuje głód jako metodę prowadzenia wojny i że celowo powoduje ogromne cierpienie wśród palestyńskiej ludności cywilnej. W swoim oświadczeniu na stronie Międzynarodowego Trybunału Karnego napisał, że choć Izrael ma prawo działać w obronie swojej ludności, to nie zwalnia go to z obowiązku przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego wystąpił też o wydanie nakazu aresztowania przywódców Hamasu. Zarzucił im również zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Zarzucił im takie czyny jak eksterminację, gwałty, przemoc seksualną, tortury i inne nieludzkie czyny. To, że w jednym oświadczeniu prokurator Międzynarodowego Trybunału wystąpił o nakazy aresztowania i dla przywódców Izraela, i dla przywódców Hamasu, wywołało tym większe oburzenie wśród polityków izraelskich, którzy uznali, że takie porównanie, takie postawienie w jednym rzędzie członków organizacji terrorystycznej i władz demokratycznego państwa, które próbuje bronić swojej ludności, to jest oczywiście cytat z jednego z oświadczeń izraelskich polityków, jest absolutnie niedopuszczalne, jest kompromitacją dla Międzynarodowego Trybunału Karnego. Are you concerned about traveling in the wake of this arrest warrant? No, I'm not concerned about traveling. I think I'm not concerned at all about our status. I think that the prosecutor should be concerned about his status because he's really turning the ICC into a pariah institution. People are just not going to take it seriously. To, że w taki sposób zareagował Izrael, chyba nikogo nie zdziwi. Dużo ciekawsze będzie pokazanie mapy. Teraz na tej pierwszej pokazujemy, które państwa potępiły albo przynajmniej skrytykowały działania prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego. Pokazujemy państwa, które z jego działaniami się nie zgadzają. A teraz pokazujemy drugą mapę i na tej drugiej mapie pokazujemy, które państwa zgadzają się z inicjatywą prokuratora Karima Khana, zgadzają się z tym, że taki nakaz aresztowania za przywódcami i Izraela, i Hamasu powinien zostać wydany. Również charakter tych zarzutów wydaje się nieproporcjonalny. Przypomnę chociażby, że te zarzuty idą dalej niż zarzuty, które MTK postawił Władimirowi Putinowi. Te zarzuty, które postawiono w tej chwili Netanyahu.
W związku z czym mamy do czynienia z działaniem, krótko mówiąc, nieproporcjonalnym. I w tym sensie, moim zdaniem, to podważa charakter prawa międzynarodowego, które jednak powinno tą proporcjonalność zapewniać. I warto tutaj oczywiście przypomnieć, że to jest na razie cały czas wniosek. On jeszcze nie został przyjęty. Może pamiętacie informację, że komik, aktor został prezydentem Ukrainy? Jeżeli tak, to było dokładnie 5 lat temu. No właściwie sama informacja trochę więcej niż 5 lat temu, ale w poniedziałek minęła 5-letnia kadencja Wołodymyra Zełenskiego. 5 lat temu został zaprzysiężony na urząd prezydenta Ukrainy, no i w normalnych warunkach w marcu powinny były się odbyć następne wybory prezydenckie. Oczywiście się nie odbyły ze względu na stan wojenny. Sam prezydent Wołodymyr Zełenski do tej rocznicy oczywiście się odniósł i wytłumaczył, dlaczego jego kadencja nie może się jeszcze skończyć. Moje 5 roków się nie zakończyły. Przez wojenny stan, one продовжуються. Я не можу оцінювати свою діяльність. Мені здається, що це просто не дуже етично. І в теорії видає się, że nie ma tutaj nic niezrozumiałego. Na terenie Ukrainy trwa wojna, nie da się przeprowadzić wyborów. Prezydent Wołodymyr Zełenski już jesienią mówił, że nie jest to czas na wybory, nie jest to czas na prowadzenie kampanii wyborczej. Wydaje się proste, ale w rzeczywistości są tacy, którzy zaczęli legitymizację władzy Wołodymyra Zełenskiego podważać. Oczywiście jest to Rosja, która nie mogła tej sytuacji nie wykorzystać i od razu rosyjska propaganda zaczęła sączyć do umysłów swoich odbiorców tę myśl, że prezydent Wołodymyr Zełenski już powinien przestać być prezydentem. Do Kijowa oczywiście nie ma tygodnia, żeby do Kijowa nie przyjeżdżali goście z zagranicy. No i w tym tygodniu była to niemiecka minister spraw zagranicznych. Ona też odniosła się i do tego właśnie, co słychać z Moskwy, i do tej kadencji, kończącej się kadencji w teorii Wołodymyra Zełenskiego, mówiąc, że Rosja prowadzi perfidną grę. That there has to be way more done with regard to the support worldwide, but also from the European level. Najważniejsze jest w tym wszystkim jednak to, że to Ukraińcy nie mają żadnych wątpliwości co do tego, kto jest ich legalnie wybranym reprezentantem, legalnie wybranym prezydentem, no bo Wołodymyr Zełenski cały czas cieszy się ogromnym poparciem. Ustawa o stanie wojennym jest tutaj dość jednoznaczna. On sprawuje władzę do momentu, dopóki nie skończy się wojna. Pojawiły się doniesienia na Reuterze, że rzeczywiście Rosjanie twierdzą, że chcą rozmów w granicach, które zawojowali. To jest pewnie opcja niemożliwa dla Ukraińców, bo pewnie by na wózku wwieźli Zełenskiego, gdyby się na coś takiego zgodził. Na taczce, mówi się w języku polskim w zasadzie, jeśli chodzi o taką kwestię. Póki co wydaje się, że jest ogólny konsensus na Ukrainie co do tego, że Zełenski może i powinien dalej rządzić, a zmiana władzy i przeprowadzenie wyborów byłoby czymś niewskazanym i szkodliwym dla państwa w wojnie. Natomiast otoczenie Zełenskiego zdaje sobie sprawę z tego, że przedłużająca się wojna może powodować, dawać preteksty do delegitymizowania jego władzy. Na przykład, nie wiem, buntownicy w partii za rok, dwa mogą zdecydować o zmianie ustawy o stanie wojennym, o reżimie stanu wojennego, bo tak ona się dokładnie nazywa. Co więcej, pewnie zaplecze biznesowe prezydenta zacznie też zadawać pytania, na ile te decyzje, które on podejmuje, są trwałe i czy nie będą mogły zostać wzruszone w przyszłości. Interpretowanie rzeczywistości politycznej na Ukrainie z punktu widzenia prawa, z punktu widzenia ustaw, nie do końca ma sens, bo to jest państwo nihilizmu prawnego i to rzeczywistość kształtuje polityka, a nie prawo czy sądownictwo, które nie do końca też jest niezależne od świata politycznego. Także na dziś władza prezydenta Zełenskiego jest legitymizowana, bo jest powszechna zgoda społeczna, co pokazują też sondaże, do tego, żeby rządził dalej, mimo tego, że jego kadencja się skończyła. Ale to, czy ten stan będzie trwały, w dużej mierze będzie zależało od tego, jak długo potrwa wojna. Jeżeli ona będzie trwała latami, to ktoś po prostu to pytanie zada, jak jest legitymizowana władza prezydenta. Zresztą same otoczenie Zełenskiego sądowało możliwość przeprowadzenia wyborów. Swego czasu pojawił się nieoficjalnie, krążył wśród dziennikarzy, wśród posłów Sługi Narodu projekt ustawy,
który zmieniał ordynację wyborczą i dawał szerokie uprawnienia Centralnej Komisji Wyborczej i SBU, Chórowi, Policji do tego, żeby ustalać granice okręgów wyborczych, no co świadczyło o tym, że taka analiza tego, co zrobić w razie, gdyby ta władza przestała być legitymizowana, co robić po prostu w takiej sytuacji. Tak jak mówię, teraz to nie jest zagadnienie. Ukraińcy powszechnie uznają Zełenskiego za prezydenta, mimo tego, że jego kadencja się skończyła. Zaplecze biznesowe również, jego najbliżsi współpracownicy tak samo, ale przedłużająca się wojna pewnie będzie rodziła pytania o to, jak ta władza powinna być legitymizowana. Oczywiście mówimy to o perspektywie lat raczej, a nie miesięcy, jeśli chodzi o pojawienie się tych pytań. Kiedy próbujemy podsumować te 5 lat rządów Wołodymyra Zełenskiego, to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że przed 24 lutego 2022 roku poparcie dla niego spadało. Ta olbrzymia popularność z początku jego kadencji jakby wyparowała. Wielu reform nie udało się wprowadzić, wiele osób czuło się zawiedzionych jego rządami, ale po tym, jak po rosyjskiej inwazji został w Kijowie, po tym jak udzielając wywiadu powiedział wprost: nie potrzebuje podwózki, potrzebuje broni. I to była jego reakcja na propozycję państw zachodnich, żeby z Ukrainy go wywieźć. To Ukraińcy zaczęli go darzyć ogromnym szacunkiem. No i wszyscy mówili, jak jeździłam do Ukrainy i pytałam Ukraińców właśnie o ich prezydenta, no to za każdym razem słyszałam tę samą odpowiedź, że gdyby Wołodymyr Zełenski w pierwszych dniach wojny Kijów opuścił, to losy tej wojny mogłyby się zupełnie inaczej potoczyć, że jednak obecność prezydenta i to, że nagrywał filmiki, pokazywał, że cały czas jest na miejscu, nawet jeżeli rosyjska propaganda twierdziła inaczej, że to wszystko budowało jego siłę, budowało go jako przywódcę narodu w oczach właśnie tego narodu. 60% poparcia dla prezydenta to jest dużo, jak na doświadczenia, które on ma za sobą, jak na doświadczenia, które ma za sobą naród ukraiński, który jest tą wojną straumatyzowany nie od 2022 roku, tylko co najmniej od Majdanu w 2014 roku. Także porównując nawet spadek poparcia, powiedzmy, dla Juszczenki, który przejął władzę w 2004 roku, rządził przez pełną kadencję, po czym po prostu z hukiem przegrał wybory, uzyskując naprawdę minimalne poparcie, jak na kandydata, który wypłynął na pomarańczowej rewolucji prozachodniego, takiego właśnie, który dawał nadzieję Ukraińcom, to porównując tą karierę Juszczenki jako takiego prezydenta rewolucji do kariery Zełenskiego jako prezydenta wojny, to poparcie jest zdecydowanie wyższe i dość trwale utrzymuje się na póki co zadowalającym dla Zełenskiego poziomie, ale to też nie będzie zjawisko stałe, to nie będzie trend stały. Już bardzo wyraźnie widać powrót polityki, takie właśnie sondowanie przez różne środowiska, co można zrobić poza Zełenskim. On już nie dystrybuuje prestiżu. Za granicą to widać bardzo wyraźnie. Raczej jest obciążeniem, balastem dla partnerów zagranicznych, jako ktoś, kto ciągle czegoś oczekuje, albo pieniędzy, albo wsparcia wojskowego. Ale on sam też widzi to, że ta formuła, szczególnie w wymiarze międzynarodowym, już nie działa i na przykład nie stosuje też jakichś takich popularnych swego czasu szantaży moralnych wobec swoich partnerów zachodnich, czy też mówienia w sposób często opryskliwy wręcz do swoich istotnych sojuszników, takich jak na przykład Wielka Brytania. Pamiętamy te sceny ze szczytu w Wilnie, gdzie on dość obcesowo potraktował Bena Wallace'a. Ta dystrybucja prestiżu jest absolutnie przeszłością. Jeśli chodzi o Ukrainę, to na pewno będzie musiał jakoś przesterować tą swoją formułę prezydentury, która też już nie do końca bywa atrakcyjna, w sensie wygłaszanie statementów, publikowanie ich na Telegramie, czy też te ciągłe takie prezentowanie swojego wizerunku w bojówkach i w zielonej czy czarnej bluzie, no to i tak zaskakująco długotrwała była popularność tego wizerunku, jak na warunki internetowe, bo ta popularność była budowana głównie przez media społecznościowe. Także to jest i tak najprawdopodobniej fenomen z punktu widzenia mediów społecznościowych. Im dłużej trwa ta wojna, tym więcej kryzysów, tym więcej konfliktów między ukraińskimi politykami będziemy obserwować. Na to oczywiście liczy też Rosja, ale to, co jest dla Ukrainy najważniejsze, to jest próba utrzymywania ciągłej uwagi, próba skupiania na sobie uwagi świata i próba mobilizowania świata do tego, żeby wciąż wysyłał pomoc, żeby wciąż
czuł solidarność z Ukrainą. Najnowszy pomysł, który usłyszeliśmy w tym tygodniu i najpierw od ministra spraw zagranicznych Dmytra Kuleby, potem od samego Wołodymyra Zełenskiego, to było wezwanie do tego, że skoro jest problem z dostarczaniem broni Ukrainie, to dlaczego państwa Zachodu nie mogą zestrzeliwywać rosyjskich rakiet nad ukraińskim terytorium? W praktyce mogłoby to wyglądać tak, że system obrony przeciwrakietowej stojący na terytorium Polski mógłby zestrzelić rosyjską rakietę, która leci nad terytorium ukraińskim. Ukraińcy nie widzą tutaj żadnej kolizji prawnej, twierdzą, że nie chodzi na przykład o samoloty, w których byliby rosyjscy piloci, chodzi tylko i wyłącznie o rakiety, więc nie byłoby żadnych strat ludzkich po rosyjskiej stronie. Pytanie, czy taki pomysł uda się wprowadzić do międzynarodowej debaty? No, w trakcie tych ostatnich 2,5 roku widzieliśmy już bardzo wiele czerwonych linii. Na samym początku była mowa o tym, że Ukrainie nie można dostarczać broni śmiercionośnej. Potem była mowa o różnych rodzajach broni, która miała nie trafić na ukraińskie terytorium. Teraz wszystkie te rodzaje broni już na terytorium ukraińskim są. Są to też wyrzutnie rakiet dalekiego zasięgu. Ten zasięg pocisków, z których mogą korzystać teraz Ukraińcy, stopniowo również się przesuwał i się zwiększał, więc być może do takiego momentu, kiedy obrona przeciwpowietrzna na terytorium Polski będzie zestrzeliwała rakiety nad terytorium ukraińskim, również dojdziemy. Rosjanie bardzo śledzą wszystkie te oświadczenia wydawane po stronie zachodniej. Teraz Rosja rozpoczęła ćwiczenia z użyciem taktycznej broni jądrowej, no i ma to być właśnie odpowiedź na agresywną retorykę Zachodu, między innymi na słowa Emmanuela Macrona, który już kilka razy powtórzył, że musimy sobie również wyobrażać sytuację, w której żołnierze państw NATO na terytorium ukraińskim się pojawią. W poniedziałek opublikowaliśmy komentarz do śmierci prezydenta Iranu Ebrahima Raisiego. No i w tym komentarzu mówiliśmy, że po informacji o tym, że śmigłowiec z głową państwa na pokładzie się rozbił, w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z irańskich miast, gdzie widać było odpalone fajerwerki, co miało być oznaką radości, dlatego że sam Ebrahim Raisi dostał już nawet przydomek rzeźnika Teheranu ze względu na swoją działalność w latach 80. w komisjach śmierci. To były komisje, które skazywały na karę śmierci, jak sama nazwa wskazuje, przeciwników politycznych i chodziło wtedy nawet o 5000 osób. Te uroczystości pogrzebowe, zresztą nie tylko samego prezydenta, ale też ministra spraw zagranicznych, no i innych wysokich rangą urzędników, którzy również lecieli tym śmigłowcem. One były bardzo rozbudowane. Wszystko zaczęło się od procesji w Tebrizie, potem ciała zostały przewiezione do świętego dla muzułmanów miasta Kom, a na końcu odbyła się wielka uroczystość w Teheranie. Podczas tej uroczystości w Teheranie przemawiał Ali Chamenei, czyli duchowy przywódca, najważniejsza osoba w państwie. No i jak przeglądałam anglojęzyczne irańskie agencje, dziennikarzy, którzy są Irańczykami i są aktywni w mediach społecznościowych, no to przeważał taki komentarz, że te uroczystości pogrzebowe to był pokaz jedności Irańczyków, którzy opłakiwali swojego przywódcę. Dużo było tutaj takich elementów, które można by określić jako propagandowe, bo Ali Chamenei na przykład przyciskał do piersi dzieci Ebrahima Raisiego. Dziennikarze pokazywali też na przykład dom matki zmarłego prezydenta, pokazując w jak skromnych warunkach żyła i to miało oczywiście być dowodem na to, że irańska klasa polityczna nie jest zepsuta, a wszystko, co robi, robi dla idei islamskiej rewolucji, która zamieniła Iran z prozachodniej monarchii w islamską republikę, która teraz, delikatnie mówiąc, z Zachodem nie ma po drodze. No i tu też warto podkreślić, kto na ten pogrzeb irańskiego prezydenta przyjechał. Reprezentacji kondolencje płynęły z całego świata. W ambasadach Iranu wystawiane były księgi kondolencyjne. Na miejsce też przyjechali przedstawiciele różnych państw, ale tutaj przede wszystkim zwraca się uwagę na Rosję, na Indie, na Irak na przykład. No ale warto też zwrócić uwagę, że nie były to pierwsze osoby w państwie. Byli to wysocy rangą urzędnicy, ale nie byli to prezydenci czy premierzy najważniejszych państw świata, którzy na ten pogrzeb do Iranu przylecieli. Uroczystości pogrzebowe to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że w Iranie ruszyło oficjalne śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny katastrofy śmigłowca, którym leciał prezydent Iranu. W tym poniedziałkowym komentarzu, do którego Was oczywiście odsyłam, mówiliśmy,
nie tylko o fatalnych warunkach pogodowych, ale także o tym, że irański prezydent leciał śmigłowcem amerykańskiej produkcji, śmigłowcem, który został zakupiony na przełomie lat 60. i 70. oraz o tym, że w wyniku sankcji Iran ma ogromny problem z tym, żeby po prostu kupić części do serwisowania swojej floty powietrznej. Wydaje się, że wszystkie te wątki będą badane, no bo na razie podano, że prawdopodobną przyczyną katastrofy były i ekstremalne warunki pogodowe, gęsta mgła i deszcz, trudny, górzysty i zalesiony teren, ale także być może problemy techniczne. Na razie podano, że nie ma żadnych dowodów na to, że mógłby być to jakiegokolwiek rodzaju sabotaż. Już wszystko jest jasne. Brytyjski premier Rishi Sunak zwrócił się z prośbą do króla Karola III. Król Karol III zaakceptował. Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii odbędą się 4 lipca. I ta informacja jest ważna w kontekście tego, że od wielu miesięcy już trwały spekulacje na temat tego, kiedy te wybory mogłyby się odbyć. Premier może je rozpisać w dowolnym momencie trwania 5-letniej kadencji. Najpóźniejszy możliwy termin to był styczeń przyszłego roku. W spekulacjach najczęściej mówiło się o październiku albo listopadzie, ale Rishi Sunak zdecydował się na lipiec, więc niejako przyspieszył te wybory parlamentarne. No i jest tego bardzo jasny powód. Our economy is now growing faster than France, Germany and the United States. And this morning we received the welcome news that inflation has returned to normal. Now this is sign that our plan and our priorities are working. Ma chodzić po prostu o dobre dane gospodarcze opublikowane w ostatnich dniach. Chodzi oczywiście o wzrost gospodarczy, ale także o spadającą w Wielkiej Brytanii inflację. No i jeszcze jedna rzecz. Termin lipcowy ma umożliwić konserwatystom uniknięcie odpowiedzialności za kolejny wzrost liczby nielegalnych migrantów na Wyspach Brytyjskich. Bo szczyt przepraw przez kanał La Manche, kiedy migranci przeprawiają się z Francji do Wielkiej Brytanii pontonami, przypada właśnie na okres od lipca do września. Brytyjski rząd próbował ten problem rozwiązywać na różne sposoby. Jednym skandalem była barka BB Stockholm, gdzie migranci mieli być kwaterowani. Tam była mowa o nieludzkich warunkach, w których mieli być przetrzymywani. Inna kwestia to były deportacje do Ruandy, która cały czas jest obiecywana, ale co do której zastrzeżenia ma wiele organizacji międzynarodowych. Czy jest to postępowanie zgodne z prawem międzynarodowym? No więc każdy termin po lipcu miałby być trudniejszy dla brytyjskiej partii konserwatywnej ze względu na to, że ta kwestia migrantów znowu stanie się bardziej aktualna, bardziej paląca dla wyborców i dlatego spowoduje, że konserwatyści uzyskają jeszcze gorszy wynik. Dlaczego jeszcze gorszy wynik? No bo rządząca Wielką Brytanią od 2010 roku partia konserwatywna w ostatnich sondażach może liczyć tylko na około 20% poparcia. No i jeszcze nigdy w historii Wielkiej Brytanii nie zdarzyło się, żeby premier, który ma tak niskie poparcie, a wybory przed sobą w perspektywie mniej niż półrocznej, żeby zdołał takie straty odrobić. Takie poparcie to nie jest oczywiście wynik tylko i wyłącznie rządów 44-letniego Rishiego Sunaka. On objął urząd dopiero w październiku 2022 roku, no i był trzecim premierem podczas tej kadencji parlamentu, no bo po wygranej w 2019 roku premierem został Boris Johnson, który ustąpił ze stanowiska po licznych doniesieniach mediów, po specjalnej komisji stworzonej w jego sprawie, a chodziło o COVID i o to, że w trakcie wprowadzania obostrzeń covidowych, wtedy kiedy Brytyjczycy nie mogli się ze sobą spotykać, dlatego że tak stanowiły przepisy, na Downing Street odbywały się imprezy, między innymi z udziałem właśnie Borisa Johnsona, no i to pogrążyło go jako premiera. Potem premierem była Liz Truss, no i właśnie od października 2002 roku dopiero Rishi Sunak. No ale to on prowadzi teraz partię do wyborów i to on uznał, że im wcześniej te wybory się odbędą, tym potencjalnie lepszy wynik jego partia może uzyskać. No ale przesądzonym już wydaje się, że w lipcu tego roku w Wielkiej Brytanii dojdzie do zmiany władzy, przestaną rządzić konserwatyści, a do władzy dojdzie znów Partia Pracy, czyli lejburzyści. Sobota to miał być dzień, który firma Boeing miała sobie zapisać w kronikach jako dzień swojego ogromnego sukcesu, jako wielki krok w podboju kosmosu.
miała, ale znowu sobie tego dnia nie zapisała, dlatego że jego kapsuła Boeing Starliner znowu nie wystartowała w kosmos. Mówię znowu, dlatego że ten termin był już wielokrotnie przekładany. Pierwszy mówił o 2019 roku, 5 lat temu ten start pierwszy raz miał się odbyć i te starty cały czas są przekładane, ale tym razem astronauci, dwóch astronautów, którzy właśnie w tej kapsule mają zostać wyniesieni na Międzynarodową Stację Kosmiczną, oni cały czas są na takiej przedkosmicznej kwarantannie w Centrum Lotów Kennedy'ego na Florydzie, no i na ten start czekają, a on nie odbędzie się wcześniej niż w czerwcu. To jest coś niesamowitego, bo mogłoby się wydawać, że Boeing, firma, która chyba istnieje ponad 100 lat i która jest ogromnie zasłużona i dla przemysłu amerykańskiego, ale też dla światowego lotnictwa. Jumbo Jet czy inne, powiedzmy, Boeingi, to jest po prostu legenda. Tyle tylko, że od jakiegoś czasu ta legenda najpierw zaczęła lekko utykać, później mocno kuleć, a teraz tak naprawdę to już leży. I kolejne obietnice reorganizacji, zmian wewnątrz firmy na poziomie zarządzania kompletnie niczego nie zmieniają. Historie o tym, że gdzieś tam w samolocie odpadły drzwi w czasie lotu, tu się zepsuło, tam stwierdzono, że po to, żeby nie certyfikować nowych pilotów, czy po to, żeby nie certyfikować pozwoleń pilotów przy wprowadzeniu któregoś z modeli Boeinga, po prostu nie poinformowano odpowiednich służb, odpowiednich agencji, że niektóre rozwiązania są inne niż w samolotach, na których piloci uczyli się latać. To są rzeczy, które naprawdę bardzo, bardzo trudno zrozumieć. I teraz wracamy do lotu kosmicznego. Czy Boeing w sektorze kosmicznym też ma ogromne zasługi w przeszłości. Natomiast od dobrych 2-3 dekad nie potrafi stanąć na nogi. Zaczął budować Starlinera. Starliner to, powiedzmy, takim odpowiednikiem jest trochę Crew Dragon SpaceXa. Z tym, że Crew Dragon w wersji tej bezzałogowej, załogowej już miał tych lotów ponad 20, ponad 30 może. Starliner ani jednego. Nie tak dawno temu był już moment, w którym w środku siedzieli ludzie w Starlinerze z 5 pasami do startu i odliczanie przerwano. To już są sytuacje naprawdę grube. I co się okazuje? Nagle się okazuje, że jakiś zawór przecieka. W którym z tych Starlinerów, który był w kosmosie, w którymś z tych dwóch, teraz nie pamiętam, czy w pierwszym, czy drugim, po powrocie, jak go rozkręcono i zbadano, okazało się, że jakieś części były skorodowane. To są sytuacje, które nie mają prawa się zdarzyć. Ja powiem zupełnie szczerze, że ja bym się na miejscu tej dwójki astronautów rzeczywiście zastanowił, czy ja w ogóle tam chcę lecieć, bo tak myślę sobie, że jakby widząc to wszystko, tu przecieka zawór helu, tutaj się okazuje, że coś innego gdzieś tam nie działa, tu komunikacja zawodzi, że nad tym nikt nie panuje. Co ciekawe, to kiedy amerykańska rządowa agencja kosmiczna, czyli NASA, zdecydowała się na współpracę z prywatnymi firmami w rozwoju swojego programu kosmicznego, to stawiała właśnie na Starlinera Boeinga i Boeing dostał dofinansowanie w wysokości 4,2 miliarda dolarów. Druga firma, która z NASA współpracuje, czyli SpaceX Ilona Muska, dostała wtedy 2,6 miliarda dolarów. Te różnice Elon Musk oczywiście wypomniał Boeingowi jeszcze na tym etapie, kiedy nie było wiadomo, że do tego startu nie dojdzie w sobotę, no bo Elon Musk chciał w ten sposób podkreślić swoją wyższość, dlatego że SpaceX jest kilka dobrych kroków przed Boeingiem, jeśli chodzi o rozwój swojego programu kosmicznego, no ale wiadomo, że ta rywalizacja napędza ten przemysł, no i ta obietnica, że loty w kosmos niedługo będą dostępne dla każdego, kto będzie miał oczywiście wystarczająco dużo pieniędzy, żeby za to zapłacić, ta obietnica staje się z każdym dniem takiej rywalizacji coraz bardziej realna. W zasadzie już dzisiaj, jak ktoś ma dużo pieniędzy, może lecieć. I to nie jest kwestia dzisiaj, ale tak było też w przeszłości, tylko to trzeba mieć naprawdę górkę pieniędzy i to nie mało. Natomiast czy loty w kosmos będą w najbliższej przyszłości podobne do lotów, nie wiem, samolotem przez ocean? Mam wątpliwości z wielu różnych powodów, jednak mówimy o
sytuacji rzędy wielkości bardziej skomplikowanej niż lot samolotem. Choć oczywiście wtedy, kiedy ktoś stał gdzieś tam w polu i obserwował pierwszy lot braci Wright, to mógł dokładnie to samo powiedzieć o locie przez Atlantyk, no ale wciąż lot przez Atlantyk od braci Wright dzieliły dekady, więc ja myślę sobie, że może za dekady, na pewno nie za rok albo za dwa. I oczywiście pojawienie się nowego gracza, pojawienie się każdego nowego gracza zmienia układ na szachownicy. I to na wielu różnych poziomach. W przypadku pieniędzy pojawienie się SpaceX, pojawienie się rakiet wielokrotnego użytku spowodowało drastyczny spadek kosztów wynoszenia kilograma w kosmos. I w dalszej perspektywie, gdyby patrzeć, nie wiem, na trend, w dalszej perspektywie tak, to będzie możliwe latanie w kosmos ludzi tak po prostu. Czy na wakacje? Mam wątpliwości już takie nawet pozatechnologiczne, bo stan nieważkości i próżnia, taka zewnętrzna, ale przede wszystkim stan nieważkości to jest stan bardzo, bardzo niefizjologiczny. I ja wiem, że tak patrząc filmowo, to się w ogóle super ogląda, że człowiek się unosi i że tam funkcjonuje jak gdyby w takim dosłownie i w przenośni, w takim jak gdyby zawieszeniu. Że to jest jakby odcięte od czasu i od przestrzeni, tak jak gdyby. W rzeczywistości to tak nie wygląda. Znaczy w rzeczywistości jest tak, że bycie tam jest bardzo niekomfortowe, bardzo niewygodne. Dla sporej grupy osób oznacza to ciągłe mdłości. Najprostsze czynności, takie jak czynności fizjologiczne, ale także jedzenie, stanowią dużą trudność. Pewnie wielu osobom, które takie pieniądze na lot w kosmos nawet będą miały, to po prostu na taki lot nie pozwoli zdrowie. No ale zdecydowanie loty w kosmos, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, to już nie jest tylko to, co kojarzy nam się z filmami science fiction. To jest to, co staje się naszą rzeczywistością. Przed nami świat w skrócie. Staram się wybierać wydarzenia zarówno te ważne, jak i te, które są po prostu ciekawe i zapadają w pamięć. No i tak w poniedziałek 25-latek w Rosji chciał zgłosić na policji napad. Ale zamiast zgłoszenia napadu okazało się, że teraz sam musi zapłacić grzywnę, a wszystko przez fryzurę, bo 25-latek krótko ostrzyżone włosy miał pofarbowane w kolory żółty, zielony, niebieski. Policjanci uznali, że te kolory zbyt mocno przypominają barwy ukraińskiej flagi. No ale można powiedzieć, że 25-latkowi właściwie to się upiekło, dlatego że za mniejsze przewinienia w Rosji dzisiaj ludzie dostają po prostu realne wyroki więzienia. Ten obrazek robi wrażenie, ale myślę, że tym osobom, które mieszkają w okolicy fabryki fajerwerków, która spłonęła w Indiach, wcale do śmiechu nie było. I jeszcze jedna informacja bardziej ze świata sportu. Toni Kroos, legenda piłki nożnej, zawodnik Realu Madryt i reprezentacji Niemiec, w poniedziałek ogłosił, że kończy karierę, a jego ostatni mecz to będzie finał Ligi Mistrzów na Wembley. We wtorek co najmniej 10 osób zginęło w naprawdę niecodziennym wypadku busa w Egipcie. Ten bus płynął promem i z tego promu zjechał. Spadł wprost do Nilu. Oprócz 10 ofiar śmiertelnych, drugie tyle osób jeszcze trafiło do szpitala. Hiszpania obniżyła swoją rangę stosunków dyplomatycznych z Argentyną, odwołała swoją ambasadorkę z powrotem do kraju, a poszło również o kobietę, bo prezydent Argentyny Javier Milei na jednym z wieców nazwał żonę Pedro Sancheza, czyli premiera Hiszpanii, skorumpowaną. No i tego Pedro Sanchez płazem puścić nie mógł. Jezusie Boże, wtorek to też dzień intensywnych zjawisk pogodowych i w Serbii, i w Chorwacji, gdzie wiatr był tak silny, że powalał drzewa, ale to też intensywne zjawiska pogodowe w Czechach i w Holandii, gdzie opady deszczu i gradu były tak silne, że system kanalizacji wybijał je na przykład przez toalety. Stąd takie niecodzienne zdjęcie z Holandii właśnie toalety pełnej gradu. To wybiła po prostu kanalizacja. I jeszcze we wtorek Gerard Depardieu wdał się w bójkę z królem paparazzich Rino Barilarim
w słynnej restauracji w Rzymie Harry's Bar. Ta restauracja została rozsławiona przez film La Dolce Vita. Nie wiadomo, o co panom poszło, ale wiadomo, że sprawa została zgłoszona na policję. 14 kwietnia w Świecie od Zera mówiliśmy o Polaku, który został zastrzelony w Sztokholmie w przejściu podziemnym, kiedy jechał ze swoim synem na basen. Teraz w środę właśnie sąd w Sztokholmie aresztował 18-letniego Mohameda M., podejrzanego o to, że to właśnie on strzelał do Polaka. Wcześniej zatrzymano kilku innych nastolatków. Sytuacja w Nowej Kaledonii jest na tyle poważna, że w środę prezydent Francji poleciał do zamorskiego francuskiego terytorium, żeby na miejscu przekonać się, jak wygląda sytuacja i na miejscu ustalić, jakie środki pomogą uspokoić sytuację, bo pierwszy raz od 40 lat wprowadzono tam stan wyjątkowy. W wiosce na południu Cypru odnaleziono największy, prawdopodobnie największy w historii tego kraju skład broni i materiałów wybuchowych. I nie byłaby to pewnie najciekawsza z informacji, którą słyszeliście, gdyby nie to, że okazało się, że ten skład odnaleziono w grobowcu, po prostu w grobie. Nie wiadomo jeszcze kto i w jakim celu tę broń tam przechowywał, ale wiadomo, że zmieściła się tam nawet wyrzutnia rakiet. Środę 22 maja na pewno bardzo dobrze zapamiętają też pasażerowie lotu z Londynu do Singapuru, lotu Boeingiem 777-300ER, dlatego że w wyniku turbulencji zginęła tam jedna osoba, ponad 70 zostało rannych. Na pokładzie było 211 pasażerów. W czwartek 5 osób zginęło, a 50 zostało rannych, kiedy zawaliła się scena podczas festynu wyborczego w stanie Nuevo León w Meksyku, kiedy kandydat na prezydenta przemawiał do swoich potencjalnych wyborców, platforma, czyli scena, na której stał, po prostu się zawaliła. W czwartek Aleksandr Łukaszenka mianował nowego szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi, został nim Paweł Murawiejka. No i to jest o tyle nazwisko warte zapamiętania, że to jest generał, który mówił na przykład o ataku na przesmyk suwalski. W czwartek Zgromadzenie Ogólne Rady Bezpieczeństwa ONZ uchwaliło rezolucję w sprawie wydarzeń w Srebrnicy z 1995 roku, kiedy to siły Republiki Serbskiej zamordowały 8 tysięcy bośniackich muzułmanów. Ustalono w tej rezolucji, że 11 lipca będzie Międzynarodowym Dniem Pamięci i Refleksji. Na tę rezolucję oczywiście sprzeciwem zareagowała i Moskwa, no i Serbia przede wszystkim. W piątek nad ranem na Białoruś przyleciał Władimir Putin, no i rozmawiał tam ze swoim wiernym kompanem, a właściwie wiernym poddanym, bo Aleksandr Łukaszenka od Władimira Putina jest bardzo w tej chwili już zależny. Rozmawiali o ćwiczeniach z użyciem taktycznej broni nuklearnej, ćwiczeniami, którymi Rosja straszy nie tylko Ukrainę, ale i cały Zachód. W piątek na dach słynnej katedry Notre Dame w Paryżu wrócił krzyż, który został zniszczony w pożarze z 2019 roku i to jest już ostatni taki symboliczny element przed otwarciem, ponownym otwarciem katedry, które planowane jest na koniec tego roku. Sobota to ostatni dzień słynnego festiwalu w Cannes. O tych politycznych aspektach i tego, jak aktorzy mogą wykorzystywać tego typu festiwale, czerwone dywany, kiedy cały świat na nich patrzy, o tym rozmawialiśmy tydzień temu. Teraz chyba wystarczy, że powiemy, kto wygrał. Est attribué à Anoha de Sean Baker. Cette comédie met en scène les réactions en chaîne provoquées par un mariage à Las Vegas entre une stripteaseuse escorte de Brooklyn et le fils d'un oligarque qui s'est entiché d'elle quand sa famille débarque de Russie pour faire annuler. Chociaż niedziela to 26 dzień maja, a nie 1 czerwca, no to do 1 czerwca zostało już tylko kilka dni. Dlatego w niedzielę papież Franciszek przewodniczył mszy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, pobłogosławił chłopców i dziewczęta z całego świata. To wszystkie wydarzenia w tym tygodniu. Jeżeli podoba Wam się nasz cotygodniowy przegląd wydarzeń na świecie, to pokażcie ten program swoim znajomym. Im więcej z Was go ogląda, tym my mamy większą motywację do pracy. Po prostu wiemy, że takie podsumowanie wszystkich informacji jest Wam potrzebne. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.